nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks, czy lekką atletykę. Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie, w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google, App Store i App Gallery. Sara, masz już zainstalowaną nową aplikację? Oczywiście, trzy razy instalowałam. Polecamy, instalujcie. Dobry wieczór, Ola Rajewska. Sara Kalisz. Witamy Was w kolejnym odcinku programu Serwis Siatkarski. I zaczynamy oczywiście od przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Ekstra trio będzie z nami. Tak, dokładnie tak. Marcin Komenda. Tak, będzie Marcin Komenda. Będziemy przeskakiwały będzie teraz. Też Robert Prygiel. I będzie też z nami Olek Śliwka, więc... Proszę, nie przełączajcie żadnego kanału na YouTubie, zostańcie z nami. Mamy też dla Was dzisiaj konkurs do wygrania te oto wspaniałe książki. Andrea Anastasi, to jest ten akcent siatkarski dzisiaj. Roger Federer. Dla fanów tenisa też coś i dla globtroterów, stadiony świata. Ciężko ją podnieść, bo taka duża. A żebyście zostali z nami do końca programu, to pytanie konkursowe przedstawimy pod koniec. Będą dwa. Będą związane oba z siatkówką, ale więcej szczegółów, tak jak mówię, w dalszej części programu. A teraz kącik plotkarski, który plotki ze świata siatkówki przybliży nam Sara Kalisz. Tak, no zaczynam od zawiercia, czy od... No, jak już wywołałaś zawiercie, to zacznijmy od zawiercia. Szerokim echem w siatkarskiej Polsce odbiło się ostatnie odwołanie meczu pomiędzy Aluron CMC Warta Zawiercie, a Ślepskiem Malów Suwałki. Dlaczego? Dlatego, że we wtorek rano potwierdzone zostało zakażenie u jednego z siatkarzy z Suwałk, u rozgrywającego. Natomiast... Powinniśmy mieć teraz tutaj taką mapkę, żeby wszyscy też mogli sobie to obrazować. Zakażenie. Tak, mapka COVID. W normalnej sytuacji oczywiście nawet jedno zakażenie powoduje, że wszyscy z zespołu idą na kwarantannę. Sęk w tym, że zespół z Suwałk już miał 10 ozdrowieńców, więc w teorii mecz powinien się odbyć, bo tak mówią przepisy, jeśli chodzi o plusligę. Sytuacja się pokomplikowała, bo sanepid wysłał wszystkich siatkarzy Suwałk na kwarantannę. I teraz trwała trochę taka medialna przepychanka. Ja miałam przyjemność być trochę osobą pośrodku, która spisała relacje i zarówno prezesa Suwałk, jak i przedstawicieli zespołu z Zawiercia. Zachęcam Was do odwiedzenia strony TVP Sport, żeby zobaczyć, co z tego wynikło. Meczu nie było, ale mamy potwierdzenie od Kamila Składowskiego, że jutrzejsze spotkanie pomiędzy Ślepskiem Suwałki a Indykpolem AZS Olsztyn się odbędzie, więc przynajmniej to. A co sądzą o tym fani siatkówki? Tego chętnie też się dowiemy, więc zachęcamy Was do tego, żeby swoje opinie przedstawiać w komentarzach. Zachęcamy także do tego, żebyście zadawali już teraz pytania naszym gościom, tym, którzy pojawią się w dzisiejszym odcinku. My już z Sarą mamy tutaj 700 pytań, prawda, tak, do każdego, tak. Ja do każdego z gości. Że ja tutaj patrzę na telefon, żeby mieć pod ręką Wasze pytania, więc możecie faktycznie je zadawać pod naszą transmisją. Pozdrawiam też Stalnysę, która już się udziela i nas pozdrawia. Czekamy na Marcina. Czekamy na Marcina komendę, ale ja tutaj halo, halo, Oswald, wydawco nasz drogi, żadnej komendy jeszcze nie mam, że możemy zaczynać. A może jednak, Marcin możemy. Komenda jest z nami, super. Dobry Dzień wieczór, Marcin, dobry, słyszymy dobry się? Tak, jest. Ja wszystko słyszę. Wy mnie słyszycie? Tak, słyszymy. Tak, halo, odbiór dobrze. Ekstra. No dobrze, to ja odwijam moją kartę pytań tutaj do Marcina. A patrz, jakie on ma profesjonalne studio w domu. Biała ściana, surowe tło, był gotowy na to, i żeby wystąpić. Patrz, jakie oświetlenie. Tak, oświetlenie ma lepsze niż chyba my. W salonie dobre oświetlenie mam, naprawdę. Marcin, ja zacznę w ogóle od koronawirusa, od tematu, którego chciałyśmy już chyba jakoś tam unikać w naszym programie, ale po prostu się nie da. A ja tak przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, zaczęłam czytać sobie w internecie i znalazłam gdzieś informacje o tobie, o tym, jak ty przechodziłeś tego koronawirusa i zainteresowała mnie jedna rzecz. Pogorszenie wzroku. Czy ty możesz coś na ten temat więcej powiedzieć i czy to prawda, czy jak faktycznie przeszedłeś ten czas koronawirusa? Absolutnie to jest prawda z tym pogorszeniem wzroku. Nie była to łatwa sytuacja, bo też teraz, jak pewnie wiecie, mam córeczkę i spędzam z nią dużo czasu. Też lubię jej przeczytać jakieś po prostu książeczki. No i w trakcie mojej choroby zauważyłem, że
zauważyłem, że po prostu w trakcie czytania mój wzrok jest gorszy i nie wszystko widzę, nie wszystko jestem w stanie przeczytać tak płynnie jak wcześniej, więc na pewno mnie to zaniepokoiło i, no i na pewno ten koronawirus wpłynął na mój wzrok, ale po kilku dniach już było lepiej, więc jakby w dłuższej mecie, na dłuższą metę nie było większego problemu. Oprócz tego miałem pogorszony smak i węch, jakieś mocne osłabienie i generalnie ból całego ciała. No mimo wszystko Marcin przyjął bardzo pozytywny scenariusz, tak? Że to koronawirus powodował problemy ze wzrokiem, a nie starość. To Marcin, że się wszyscy starzejemy i że starsze osoby nie widzą, jak czytają. To zależy, jak no, muszą od... Mam nadzieję, że to koronawirus mimo wszystko, a nie to, że się starzeje. Ale wiesz co, to jest takie znamienne, bo rozmawiałam z Grześkiem Łomaczem kilka dni temu i mówi, że taki główny objaw, który on miał w czasie, kiedy chorował, już nie wspominam o tym zasłabnięciu, które mu się zdarzyło w czasie meczu z Werwą, to, że bolały go gałki oczne, jak poruszał nimi w prawo, w lewo, do góry, a nie trzymał wzroku na wprost, to po prostu literalnie go te oczy bolały i jakiś mój znajomy też to potwierdził, że też taki objaw miał. U ciebie też coś takiego się pojawiło, czy nie? U mnie nie było aż takich mocnych tych objawów, ale ja po prostu czułem, że gorzej widzę. Ale tak jak Grzesiek mówił, no to dla nas rozgrywających na pewno nic miłego, jeśli nie możemy ruszać komfortowo gałkami ocznymi w lewo, w prawo i do góry, bo jednak na tym rozegraniu te oczy chodzą często i szukają piłki. Dobra, koniec tego wątku medycznego, okulistycznego i tak dalej. Ja po prostu byłam ciekawa, bo o tym jeszcze nie słyszałam. Marcin, pojawiło się już pytanie do ciebie od obserwujących, od widzów naszych po prostu. Zawsze mam problem, żeby określić tę widownię taką, wiesz, internetową. Ja się po prostu jeszcze w tym łapię. Subskrybentów, właśnie. O, a właśnie. Subskrypcji, Ola. Tak, moi drodzy, jak widzicie tutaj, nie przegapcie naszych transmisji, klikajcie subskrypcję, dzwoneczek i poprosimy też o łapki w górę. Łapki dla Marcina Komendy poprosimy. O, wiesz, w ten sposób trzeba to rozgrywać, Marcin, muszę trochę... Ona jest teraz rozgrywającą. Teraz ja jestem rozgrywającą. Dobrze, przechodzę do rzeczy. Marcin, jest pytanie do ciebie i o to, jaki sukces z reprezentacją Polski wspominasz najlepiej? Wydaje mi się, że ciężko byłoby wskazać jeden sukces. Na pewno ten sukces, brązowy medal Ligi Narodów w Chicago był czymś niesamowitym, bo też wystąpiłem w tym turnieju praktycznie cały czas w pierwszej szóstce, więc na pewno to było dla mnie wielkie przeżycie. Ale myślę, że tak samo brązowy medal Mistrza z Europy, tak samo srebrny medal Pucharu Świata jest czymś wyjątkowym i myślę, że akurat jakoś szczególnie jednego z tych turniejów bym nie wyróżnił, choć na pewno największe emocje, być może dlatego, że to też był mój pierwszy sukces kadrowy, to jednak ten brązowy medal w Chicago. No, emocje i generalnie cała otoczka tego turnieju była niesamowita i myślę, że my jako młodzi zawodnicy, którzy tam pojechali wzmocnieni kilkoma starszymi, bardziej doświadczonymi, przeżyli to bardzo mocno i na pewno nas to też zbudowało. Ale was wtedy nazywali chyba nawet lotem straceńców, czy coś takiego? Tak. Coś takiego tak, było, tak. Że nie mieliście szans na to, żeby ten medal zdobyć i chyba faktycznie jak się zdobywa krążek w takich okolicznościach, to smakuje podwójnie dobrze. Zdecydowanie. Myślę, że mało kto na nas stawiał. Też nie ma co ukrywać, że my nie do końca też na siebie stawialiśmy jako na zespół, który będzie w tym turnieju odgrywał kluczowe role, ale mimo wszystko sport pokazał, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i dopóki my walczyliśmy, to mogliśmy pokonać każdego. Okej, przegraliśmy tam mecz półfinałowy z Rosją, ale tak naprawdę cały czas byliśmy pod grą i cały czas mieliśmy swoje szanse, więc na pewno myślę, że było to też fajna oznaka tego, że trzeba walczyć, trzeba wierzyć i tym entuzjazmem i taką dobrą atmosferą można wiele zdziałać. Kontynuując wątek pytań od naszych widzów, pan Grzegorz pyta o to, czy uważasz, że będziesz pierwszym rozgrywającym na igrzyskach w Tokio? Marcin, uważasz, że będziesz pierwszym rozgrywającym na igrzyskach? Nie uważam, że będę pierwszym rozgrywającym. Mówię to szczerze, bo taka jest prawda, więc odpowiadam szczerze. Wiadomo, że fajnie pewnie by zabrzmiało, jakbym powiedział, że tak będę, ale obiektywnie mówiąc myślę, że tak się nie wydarzy, więc
więc odpowiadając na pytanie, myślę, że tak nie będzie, choć oczywiście zrobię wszystko i będę trenował i starał się jak najbardziej rozwijać i pokazywać swoją dobrą grę, żeby być jakby w oczach trenera osobą, która może się znaleźć w kadrze, ale myślę, że na pozycję pierwszego rozgrywającego jednak jest póki co za wcześnie. No i nie będzie clickbaitów. No widzisz, Marcin, jakbyś powiedział coś to. Wycięlibyśmy ten materiał, zaraz by było Marcin Komenda, jadę do Tokio jako pierwszy rozgrywający. Proszę Państwa, to by się na pewno klikało. Nie, no ja się na pewno by się klikało, ale myślę, że jednak trzeba lepiej powiedzieć szczerze, tak jak jest. Niż, nie, Marcin, ja tak wiesz, ja tu się wygłupiam tak z uśmiechem po prostu. Tak dobry jest. Dzień mam. No. Pan Kuba Balcerzak pyta o to, gdzie masz klubowe wdzianko. No jestem właśnie tutaj chyba troszkę zrobiłem błąd, bo nie ubrałem klubowego ubrania. Teraz też dostałem informację tutaj od działu marketingu, że zrobiłem duży błąd. Od razu z góry przepraszam, ale nie byłem na to gotowy. Jak to tam na ścianie sobie może zawieść. Mogłem sobie flagę z tyłu klubu zawiesić, ale no przepraszam, jestem prywatnie. I ubrałem się prywatnie, co pewnie potem będzie mnie kosztować reprymendy. Dobrze, ale to jeszcze wątek prywatny w takim razie, Marcin, bo ja o to chciałam się też ciebie zapytać. 6-5 miesięcy temu, jakbym się nie pomyliła, zostałeś tatą. Jak ci się ta rola podoba? Jak się w niej spełniasz? Tak, jeszcze odpowiadając, 5 miesięcy temu i na pewno no, czuję się fantastycznie. Myślę, że nikt... kto nie jest ojcem, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, jaka to jest rola i jak mocno wpływa się na swoje dziecko i jak można swoimi zachowaniami, swoimi czynami wpłynąć na to, kim będzie twoje dziecko, więc na pewno jest to bardzo odpowiedzialna rola, ale czuję się w niej fantastycznie i bardzo się cieszę, że tak się stało. Jestem dość młodą osobą, ale myślę, że fajnie, że już teraz jestem ojcem, bo mogę się spełniać jako w roli sportowca, w roli ojca, w roli męża, więc na pewno jest to dla mnie coś fajnego. Też jest to odskocznia po treningach, po meczach. Wracam do domu, widzę uśmiech mojej córeczki i od razu nastrój jest inny. I nie ukrywam, że jest to dla mnie wielkie szczęście i bardzo się cieszę, że Zuzia jest zdrowa i rośnie, rozwija się, bo z dnia na dzień widać straszne postępy. A jak tam się integrujecie z innymi tatusiami, ich dziećmi, bo Zbiszek Bartman też ma, Michał Ruciak też ma. W niektórych klubach powstają de facto takie całe małe przedszkola. Jak jest u was? No, u mnie jeszcze jest problem taki, że Zuzia jest dość mała i być może jeszcze też nie rozumie, kto jest obok. Dlatego no, z Zuzią póki co jest ciężko gdzieś tam wyjść, bo też potem odczuwa skutki większej ilości osób i gdzieś tam cierpi. Dlatego póki co raczej staramy się w mniejszych gronach spotykać. My tutaj siedzimy w domu głównie, czasami z kimś się spotkamy, ale dbając o zdrowie takie psychiczne, powiedziałbym, Zuzi, póki co staramy się te kontakty ograniczać i myślę, że przyjdzie też na to czas, żeby się integrować i żeby Zuzia poznawała coraz więcej nowych kolegów czy koleżanek. No to przesyłamy pozdrowienia i dla Zuzi, i dla twojej małżonki. Jeszcze jedno pytanie od Filipa Zycha, czyli już mi ktoś podpowiedział, widzów naszych. Marcin, kto jest twoim idolem? Moim idolem myślę, że będzie dwóch zawodników, którzy już nie grają w siatkówkę. Bardzo mi się podobało kiedyś gra Loja Bola i Nikoli Grbicia. Byli to rozgrywający, byli to wysocy rozgrywający. W związku z tym, że ja też od zawsze byłem wysoki i powiedzmy, że byłem tym bardziej ofensywnym rozgrywającym, czyli że ten wzrost przemawiał na moją korzyść, to starałem się wzorować na zawodnikach o podobnej charakterystyce.
No i dlatego ci dwaj zawodnicy są jakby moimi wzorami i na pewno sukcesy, które oni osiągnęli, pokazują, że byli wybitnymi zawodnikami. Wiesz, to tak pada nazwisko Nikoli Grbicza. Tutaj, mimo że jest listopad, to sezon transferowy już jest bardzo gorący. Chciałam się ciebie zapytać, czy kiedyś chciałbyś zagrać pod opieką tegoż trenera? Znaczy, powiem szczerze, że na pewno byłoby to ciekawe doświadczenie, bo jednak mając trenera, który był kiedyś rozgrywającym, to zupełnie inaczej pewnie trener odbiera pozycję rozgrywającego i inaczej pewnie jakby zachowuje się wobec swojego rozgrywającego, więc byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie, ale szczerze mówiąc nie myślę o tym i na pewno mówiąc o trenerze aktualnym Zaksy nie miałem na myśli tego, żeby gdzieś tam siebie przedstawić w dobrym świetle, tylko po prostu pamiętałem go z gry jeszcze do reprezentacji Serbii. Ale na pewno fajne doświadczenie by było mieć trenera, który był wybitnym rozgrywającym, bo na pewno dużo by mógł pomóc i dużo też fajnych wskazówek. Ja też jestem ciekawa, jak odnosisz się do tego, w jakim miejscu jako zespół jesteście. Nie tak dawno miałyśmy możliwość rozmowy ze Zbigniewem Bartmanem. To było zaraz przed waszym przełamaniem i tym pierwszym meczem, który wygraliście, jedynym. Rośnie w tobie ta irytacja, że jest dużo tiebreaków i nie jesteście jeszcze zespołem, który jest w stanie w tych końcówkach te tiebreaki wytrzymać? Czy ciągle zachowujecie ten spokój, który miałeś, kiedy rozmawialiśmy ze sobą półtora miesiąca temu o początkach twojego bycia w zespole Stalinesa? Znaczy na pewno te tiebreaki bolą, bo jednak 5 spotkań przegrywaliśmy w tiebreakach. To też pokazuje, że jest w naszej drużynie duży potencjał i tak naprawdę z większością drużyn w tej lidze możemy walczyć na równi z równym. No ale boli to, że nie potrafimy przechylić szali na swoją stronę, bo w większości tych spotkań prowadziliśmy 2-1 i mieliśmy wszystko w swoich rękach, nie potrafiliśmy tego dowieść. I to jest najbardziej przykre, bo gdybyśmy przegrywali 3-0, w każdym spotkaniu to by można było powiedzieć, że jesteśmy po prostu słabsi, jesteśmy po prostu słabą drużyną, ale my w tych meczach walczymy, my w 6 meczach punktowaliśmy, więc to też pokazuje, że potrafimy grać w siatkówkę, tylko brakuje być może takiego spokoju, być może jeszcze większej koncentracji w końcówkach, w tych kluczowych momentach, bo jednak 5 razy przegrywanie z TBK to nie jest przypadek i ewidentnie czegoś nam brakuje. Myślę, że z meczu na mecz powinniśmy tej końcówki rozgrywać lepiej i mam nadzieję, że jeśli w kolejnych spotkaniach dojdzie do tiebreaków, to też je zaczniemy i skończymy w inny sposób niż do tej pory, bo na pewno nie jest miło przegrywać po 2 czy 2,5-godzinnej walce, a tak naprawdę 1-2 piłki mogą decydować o tym, że nastroje i morale drużyny są zupełnie inne, więc na pewno myślę, że to, że mamy jedno zwycięstwo, nie do końca odzwierciedla nasz aktualny stan i naszą obecną sytuację, bo uważam, że jesteśmy lepszym zespołem niż nasze aktualne miejsce w tabeli. Co stało za wczorajszym wynikiem spotkania? Lepsi byliście w bloku niż GKS Katowice 16-11, więcej asów serwisowych 5-3. Jeśli chodzi o różnice w ataku, to są wartości iluzoryczne. Mieliście przewagę w ataku po pozytywnym przyjęciu, to było 64-55. Jedyne w czym było gorzej, to atak w kontrze 44-51%. Jest jakiś jeden generalny czynnik, czy wychodzi to po prostu, że GKS jednak wziął ten schemat z zeszłego sezonu i faktycznie jak już gra te tiebreaki, to jest zespołem, który jest mistrzem tego tiebreaka w plus lidze? Znaczy ja po meczu mam wrażenie, że po prostu przeważyła defensywa, przeważyły obrony drużyny z Katowic, bo naprawdę bronili wiele kapitalnych piłek i myślę, że to też nas trochę dołowało a Katowice nabierały wiatru w żagle i na pewno tymi obronami się nakręcali. My natomiast w obronie zagraliśmy wczoraj słabe spotkanie i tych piłek nie podbiliśmy za dużo, więc myślę, że to też mogło być jedną z przyczyn tego, że ten mecz skończył się nieznaczną wygraną GKS-u Katowice.
No tak jak wspomniałaś, większość liczb była na podobnym poziomie, a nawet my przeważaliśmy, więc na pewno to też pokazuje, że powinniśmy to spotkanie wygrać. Też w czwartym secie mieliśmy przewagę, nie dowieźliśmy tej przewagi. Myślę, że brakuje nam też może takiego podążania za ciosem, bo mam odczucie, że jak mamy już przeciwnika na przysłowiowym widelcu, to gdzieś tam zaczynamy grać zachowawczo, zaczynamy mniej ryzykować na zagrywce i przeciwnik dzięki temu może się napędzić, więc na pewno nad tym musimy pracować i myślę, że jeżeli to zniwelujemy, to nasze wyniki będą lepsze i karta się odwróci, bo na pewno mamy w drużynie wielu zawodników, którzy mają poglądy podobne do eudaimonizmu. Tutaj puszczam oczko i na pewno dzięki temu po przegranych spotkaniach jest nam łatwiej wrócić do treningu i do tego, żeby być w pełni gotowym do następnego spotkania. Marcin, a ty rozwiniesz to oczko, które puściłeś tutaj w stronę widzów? Bo patrzysz na nas, myślimy, że to do nas, a my nie rozumiemy. A tak spojrzałyśmy, wiesz, na chwilę na siebie i... Nie, wiecie co, to był zakład i musiałem to słowo powiedzieć. Okay. Sprawdziłem sobie dokładnie, co ono znaczy, więc wiedziałem, że powiedziałem je w dobrym kontekście, także o to mi chodziło. To który się zakładał? Mój serdeczny przyjaciel Mustafa Mbaye. No, pozdrawiamy. No dobrze. A o co był zakład? A tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, Marcin, przechodzimy dalej. Ja połączę swoje kolejne pytanie z pytaniem tutaj od jednego z naszych widzów. Bartek Kur zapytał, a właściwie, nie wiem, poprosił. Marcin, czy obiecujesz, że w piątek nie przegramy z Warszawą w tiebreaku? A ja zapytam cię, no bo właśnie, powiedziałeś o tych tiebreakach, że masz nadzieję, że w kolejnych, o ile one będą, uda wam się jakby te szale zwycięstwa na swoją stronę przechylić. Tylko, że przed wami, mam wrażenie, bardzo trudne zadania teraz w grudniu, bo gracie właśnie i z Warszawą, i ze Skrą, i z Radomiem. Z którym z tych zespołów uważasz, że wy na przykład bylibyście w stanie wygrać tiebreaka albo doprowadzić chociaż do tiebreaka? Wydaje mi się, że tak naprawdę w tej lidze, tym bardziej przy aktualnej sytuacji jakby związanej z koronawirusem, ciężko jest pewne rzeczy przewidzieć. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, który mecz będzie łatwiejszy, który będzie trudniejszy, bo nawet nasze spotkanie z Zawierciem, które wcześniej prezentowało bardzo wysoką formę, to mogliśmy przypuszczać, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, a tak naprawdę wygraliśmy za 3 punkty i było to nasze pierwsze zwycięstwo, więc wydaje mi się, że jeżeli my zagramy dobrą siatkówkę, jeżeli my zagramy dobrze, przede wszystkim w zagrywce, bo aktualnie w męskiej siatkówce to jest podstawa, żeby mieć dobrą zagrywkę, to myślę, że z każdym zespołem możemy popatrzeć i z każdym zespołem możemy wygrać, szczególnie na własnej hali, którą dobrze znamy. Okej, gramy bez kibiców, którzy na pewno by byli naszym wielkim wsparciem, ale wydaje mi się, że w każdym z tych meczów będziemy mieli swoje szanse i kwestia tego, czy my je wykorzystamy, bo siatkówka jest jednak sportem błędów i myślę, że w obecnym sezonie każdemu się zdarzają lepsze, gorsze momenty i ja wierzę, że ten grudzień będzie miesiącem przełomowym i że w nim wygramy spotkanie i będziemy potem przystępowali do świąt w dużo lepszych nastrojach. Dużo w tobie jest takiego pozytywnego ducha, kibicowskiego niemalże. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Marcin w młodych latach to kibic był bardzo, bardzo duży. Ja się chciałam ciebie, Marcin, zapytać, której drużynie teraz kibicujesz? Siatkarskiej albo piłkarskiej, bo jesteś z Krakowa, to wiadomo. Ale że ultrasem był? No był ultrasem, no. Chodził na mecze, młyny go interesowały, więc... No aktualnie też w związku z tym, że już jestem starszy, w Krakowie mnie jest mało, rzadko bywam w Krakowie, to jakby moje zafascynowanie środowiskiem kibicowskim na pewno uległo zmianie i już nie jestem osobą, która regularnie chodzi na mecze, bardziej jest to okazyjnie, ale na pewno śledzę i kibicuję losy Hutnika Kraków i wierzę, że ten klub wróci do swoich najlepszych lat.
i jeszcze zagra na najwyższym poziomie w Polsce, bo na pewno na to zasługuje. Także to jest mój ulubiony klub i mimo tego, że gra teraz w drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym, to śledzę ich losy i na pewno zawsze jak grają swój mecz, to gdzieś tam liczę na to, że wygrają. Super. No i fajnie. No i bardzo super. Bardzo Ci dziękujemy, Marcin. Spokojnej nocy Ci życzymy i do usłyszenia, no i powodzenia w grudniu. Dziękuję. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo Ola, pisałaś mi, że dzisiaj masz urodziny, tak? Tak. Zaśpiewasz? Nie wiem, czy zaśpiewam, bo ja nie mam do tego predyspozycji i na pewno talentu, ale chciałem Ci złożyć życzenia, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia i jak najwięcej uśmiechu, bo myślę, że to jest w życiu bardzo ważne, także wszystkiego dobrego i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci, Marcin, dziękuję. Sara, Ty mów, bo ja już mam, wiesz... Tak, pamiętaj, żeby następnym tak razem dalej. Za plecami mieć koszulkę Stalinys albo flagę sektorówkę. To ja dzisiaj powinien mieć koszulkę i ja dzisiaj dowaliłem. Dobra, dzięki. Dziękuję, dziękujemy Ci, spokojnej nocy raz jeszcze i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Także tak. Także tego, ale miło. No miło, miło. No dobrze. To teraz, drodzy Państwo, ja zawsze przerzucam te kartki. Przypominajka, nie przegapcie naszych transmisji, klikajcie dzwoneczek, subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się nasz program, jeżeli się nie podoba, to też tam możecie kliknąć i Wam się omsknie, tylko żeby, dobrą nie, stronę. Żeby zobaczyć, jakie inne super rzeczy mamy, tak? Może coś innego wypadnie. Absolutnie i przypominamy, że... O, bardzo dziękuję, Logarytm, bardzo dziękuję, ale mi miło. Kochanie, ja rozdaję dziś prezenty w ramach swoich urodzin. Mamy dla Was książki, które tutaj widzicie. Książka... Chwilę, telefon. Tak, o Andrei Anastazim, o Rogerze Federerze i Stadiony Świata. To wszystko do wygrania w naszym konkursie. Pytanie konkursowe usłyszycie już wkrótce. Bądźcie z nami, bądźcie z nami. A my patrzymy już, co działo się w 15. kolejce. Raz, dwa, trzy. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Panowie? Albo zaraz. Nie zobaczymy. To czekamy. Powiemy. Ja tutaj sobie wszystko... Jest. Jednak jest. Są zawsze gotowi, tylko tak, wiesz, nas specjalnie trzymali, żeby była ta chwila niepewności. No dobrze. No to i zaczynamy tutaj od meczu Stalinysa z GKS-em Katowice, czyli przedstawicielem tego meczu był dziś Marcin Komenda. Stal przegrała 2-3. To piąty tiebreak, tak? Dobrze? Tak rozmawialiśmy. Już, aż tyle nie to pamiętam, ile tych tiebreaków było. Piąty tiebreak i piąty przegrany. W ogóle to tak, prawda? To było starcie miejsce. Zespołów królów tiebreaka? Tak, królów tiebreaka. Mecz, który odbędzie się jutro, Ślepsk-Malow Suwałki, Indykpol AZS Olsztyn, odbędzie się na 100%, pytałam przed 40 minutami. Ty to Sara jesteś. Tref Gdańsk 3-1 wygrał z Ceradem Czarnym i Radą. Tak, i za chwileczkę przejdziemy do tego spotkania. Sekorysowia Rzeszów nie grała z Jastrzębskim Węglem. Ale Aluron Warta Zawiercie grała z PGS Krą Bełchatów i przegrała 0-3. Werba Warszawa Orlen Paliwa 3-1 Kuprum Lubin. Wielki kryzys w Werwie chyba zażegnany. Chociaż Artur Szatpuk powiedział mi w środę po wygranej z PGS Krą Bełchatów, że to media nazwały, że to był kryzys. Że to był kryzys. No dobrze. I jeszcze MKS Będzin z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Zaksa wygrała, nic nowego. Ale w ogóle nieoczywiste spotkanie. Przez pierwsze dwa sety wydawało się, że MKS Będzin powinien wygrać 3-0 Zaksa. Ale co, i znów pokonsali Zaksa, ale ostatecznie to ona... To nawet nie takie znów, bo przecież w zeszłym roku Zaksa przegrała 1-3 z MKS-em Będzin właśnie, więc zanosiło się na to, że może być powtórka z rozrywki, ale tym razem... Ale tak się nie stało. Tak się nie stało, tak. Czyli Zaksa dopięła swego. Sara, powiedziałaś, że będziemy omawiały mecz Czarnych Radom, a możemy się nawet już połączyć z trenerem Czarnych Radą, to poanalizujemy z panem trenerem spotkanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy się. Panie trenerze, pan w drodze do domu, z domu? Ja mam nadzieję, że pan trener nie prowadzi. Prowadzę, ale bezpiecznie. Nic się nie dzieje. Słychać mnie?
To musimy jakieś takie spokojne pytania zadawać, nie? Żeby nie... Tak, żeby nie było zawału. Nie zawału, żeby tam na drodze nic się nie wydarzyło. Po ostatnich meczach wszystko dla mnie jest spokojne. Dobrze. No to zacznijmy w takim razie, skoro możemy sobie pozwalać. 13 meczów, 9 porażek. Nie graliście jeszcze z Zaksą i Skrą. Co się dzieje? No nie graliśmy jeszcze z Będzinem też żadnego meczu. Co się dzieje? No temat jest złożony. Mamy zupełnie nową drużynę. Mamy drużynę opartą na dużo niedoświadczonych zawodnikach w plus lidze, a ci doświadczeni bardziej niestety nam wypadli w ważnym momencie, bo i Mateusz Masłowski, i Dawid Konarski, nie ma co ukrywać, że to były trzon tej drużyny. Musieli ich zastępować Daniel Gąsior i Maciek Nowowsiak i był moment, że spisywali się naprawdę bardzo dobrze. Później trzeba też pamiętać o tym, że my mamy w tym roku zupełnie inny budżet, inne wydatki, trochę inne cele. Ale nie ma co ukrywać, że nie tyle z wyników, chociaż na pewno dla kibica i dla mnie wyniki są bardzo ważne, co z poziomu naszej gry nie jesteśmy niezadowoleni. Bardzo mało pewności na boisku siebie. Bardzo szybko tracimy wiarę na boisku po dwóch, trzech akcjach. Szybko się poddajemy, no ale pracujemy nad tym cały czas. Mam nadzieję, że efekty już przyjdą w najbliższych meczach. Panie trenerze, ja tak się zastanawiam, co się mówi swoim zawodnikom po czwartej porażce z rzędu? Co pan powiedział po meczu z Treflem Gdańsk? No między innymi dlatego dopiero teraz wracam do domu, bo mieliśmy wewnątrz drużyny dość długie spotkanie. No, co się mówi? No, niech to będzie moją tajemnicą. Nie chciałbym tutaj na zewnątrz, chłopaki wiedzą, co usłyszeli po ich oczach i po treningu, po naszym spotkaniu widziałem, że mam wrażenie, że bardzo dużo dotarło do drużyny. Tak się niestety składa, że w tamtym roku mieliśmy bardzo podobny okres, bardzo ciężki. Bardzo wiele osób już na nas postawiło krzyżyk. My mimo wszystko potrafiliśmy się podnieść i jeżeli nie przerwanie tej ligi pandemią, mieliśmy szansę skończyć rundę zasadniczą bardzo realne na piątym, szóstym miejscu. Pozostały nam trzy dość łatwe mecze. Niestety nie dane nam było tego i wierzymy w to i pracujemy nad tym, żeby ta sytuacja powtórzyła się. No wszystko póki co w naszych rękach. Patrzę na statystyki. Dawid Konarski powracający na parkiet 17 punktów, 50% w ataku, jeden z takich jaśniejszych punktów, jeśli chodzi o statystyki. Jak delikatnie musicie się na razie z nim jeszcze obchodzić? Bo wiadomo, nie tylko koronawirus, ale także inne problemy zdrowotne zaważyły na tym, że Dawida z wami nie było przez jakiś czas. No przede wszystkim te inne problemy zdrowotne, bo Dawid koronawirusa przeszedł dość łagodnie. Mówił, że dwa dni się czuł słabiej, a później już naprawdę dobrze i w dobrej kondycji fizycznej wrócił do nas. Niestety, jeżeli chodzi o wydolność, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o uraz z kostki, był to poważne skręcenie, bo było również zerwanie wiązadeł i miesiąc naprawdę nie mógł nic robić na sali. Kwarantanna z koronawirusem. Co spowodowało, że niestety nie mógł fizjoterapeuta się nim zajmować i po tym wszystkim zrobiły się zwapnienia i dość duże unieruchomienie tego stawu. Więc te 3-4 ostatnie dni, mam na myśli ten i 2 i 3 dni przed Gdańskiem, już Dawid, można powiedzieć, zaczął w pełni wykonywać wszystkie ćwiczenia. Skakać również w pierwszej linii, na początku tylko z drugiej linii atakową, nie chcieliśmy ryzykować pod siatką. I dochodzi do formy, myślę, że około tygodnia mu dojdzie do pełnej, zajmie mu czas dojście do pełnej sprawności fizycznej i niewątpliwie nam bardzo dużo pomoże, bo
Na pewno obecność Dawida na boisku jest dużym naszym wsparciem mentalnym. To nie chodzi o to, że Daniel źle grał, bo naprawdę miał bardzo fajne mecze i muszę w tym miejscu go pochwalić, bo trzeba pamiętać, że to był chłopak z pierwszej ligi, który grał tam gdzieś w drugiej części pierwszej ligi. Był zawodnikiem anonimowym, wszedł i mentalnie w żaden sposób nie pękł, wręcz i sportowo, i mentalnie ciągnął drużynę, także chwała mu za to, ale na pewno doświadczenie, ogranie to wszystko, co Dawid ma wokół siebie, na pewno jest to jeszcze wartość dodana dla całej drużyny. Tutaj moglibyśmy rozmawiać o różnych przypadkach, tak? Bo mamy Lukasa Locha, który też na początku miał problemy, potem zaczął wracać do zespołu, miał dwa bardzo dobre spotkania. Teraz znowu widać go na boisku mniej. Ludzie pytają się o Michała Kędzierskiego, o to, czy wytrzymuje, nie mając Dejana Wincicza. Jak się na treningach chociażby z Rajkowski sprawdza? Jest jakiś taki mega pozytywny punkt, który chciałby i mógłby pan podkreślić w swoim zespole, który najbardziej pana cieszy w tym momencie sezonu, mimo tego, że jesteście w pewnego rodzaju kryzysie? Znaczy, jeżeli chodzi o Zrajkowskiego, to też trenowaliśmy 2 tygodnie z jednym rozgrywającym. Zrajek miał anginę i Michał musiał sam na treningach być. No, pomimo tego, że jesteśmy jedyną drużyną, która z powodu koronawirusa nie przerwała rozgrywek i nie przesuwała mecz, to cały czas mamy jakieś tam problemy i niestety nie mamy takiego komfortu trenowania. Nie chciałbym mówić o minusach mojej drużyny, bo plusem z tego, co jest, to, że cały czas trzymamy się razem. W drużynie widać przygnębienie i tak brak pewności, jeżeli chodzi o nasze wyniki, ale też widać bardzo dużą chęć pracy drużyny i to, że w tym trudnym momencie drużyna jest razem. To jest bardzo cenne i to jest na pewno duża podstawa ku temu, żeby wierzyć, że to się musi odmienić, bo tak jak wspomniałem, no wyniki są rozczarowujące, na pewno dla mnie i dla nas, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, jaką mamy drużynę. Najbardziej niepokoi nas poziom gry i poziom tego, jak reagujemy w trudnych momentach. I to, że drużyna trzyma się razem, że nie ma konfliktów, nie ma zganiania jeden na drugiego, tylko świadomość, że musimy z tego wyjść razem, powoduje to, że wiara w to, że to się uczyni już niedługo, jest dość duża. Panie trenerze, mamy pytanie od jednego z naszych widzów. Marcin Hetnar pyta, które miejsce według pana byłoby sukcesem dla Ceradu Czarnych, radą na koniec tego sezonu? No ja to powiedziałem przed sezonem, że byłbym bardzo zadowolony, jeżeli byśmy byli w playoffach, czyli w ósemce. I uważam, że to by był, tak jak do tej pory bardzo często, wynik ponad możliwości organizacyjne i finansowe klubu. No w tym roku nam to niestety trochę ucieka, ale jeszcze wszystko jest możliwe. No w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że nawet nie patrzę na tabelę, nie patrzę, które miejsce by mnie satysfakcjonowało. Patrzę na to i skupiam się w pracy na tym, żeby poprawić morale drużyny, jakość gry i przede wszystkim zacząć punktować, bo jak tak dalej pójdzie, to my za chwilę, za 3-4 mecze możemy patrzeć tylko i wyłącznie na to, czy nie będziemy martwić się o utrzymanie, a nie o play-offy, czy tam jakieś bezpieczne miejsce, czyli odłóżmy, w mojej perspektywie odkładam w tej chwili miejsce, skupiam się na najbliższym meczu, na najbliższym kroku i na tym, żeby jakość naszej gry odpowiadała potencjałowi drużyny. No właśnie, wspomina pan o tym, że byliście na spotkaniu, rozmawialiście, że te nastroje są średnie w zespole. Ja mam propozycję. Mianowicie, może trzeba zawodników zabrać na działkę do Prygla. Tam się działy wielkie rzeczy w przeszłości. Tam zawodnicy podpisywali super kontrakty, tam same pozytywne wspomnienia, więc może to jest czas, panie trenerze, żeby chłopaków zagonić i posiedzieć trochę przy łasie. Dobry pomysł, tym bardziej, że dużo jest pracy przed zimą. No myślę, właśnie, że by trochę głowy wyczyścili, a mi by pomogli.
No bo są takie czynniki, które spajają drużyny. Na przykład MKS Będzin ma nową łazienkę i generalnie nową siłownię, więc teraz chłopaki w ramach prac społecznych i takich solidaryzujących pilnują wspólnie, żeby tam było czysto, więc takie prace po prostu spajają drużyny. To jest naprawdę wyjście. Ja mówię poważnie. Zdajemy sobie z tego sprawę, no mamy w czwartek mamy ważny mecz w Będzinie, później dopiero mamy 10 dni odpoczynku, pierwszy raz tak długo od dłuższego czasu i na pewno coś zrobimy. Oczywiście to nie jest tak, że w tej chwili siedzimy z założonymi rękami, klub również działa, ale akurat z Kubą Bednarukiem i z Będzinem się nie porównujemy, Kuba jest mistrzem PR-u i umie dbać o ten aspekt. My się skupiamy więcej na tym, na pracy i raczej się tym nie chwalimy. Raczej będziemy chcieli sprzedać swoją w końcu, mam nadzieję, jakość na boisku niż w mediach, jakie kroki poczyniliśmy. Ja mam jeszcze takie pytanie. Ale działka jest dobrym wyjściem. No tak, zawsze można tam przyjechać. Dzięki tobie. Tak, taki dzięki. Ja mam jeszcze takie pytanie, które pojawiało się 3-4 lata temu. Mianowicie, czy pan trener myśli o tym, żeby kiedyś w przyszłości związać się z reprezentacją Polski? Bo pana nazwisko było dyskutowane właśnie 3-4 sezony temu dość głośno. I jestem ciekawa, czy ten pomysł gdzieś tam ciągle tkwi. Nie, no nawet nie byłbym na tyle bezczelny, żeby mówić w tej chwili, że o tym myślę. Ja myślę o rzeczach, które mnie tak naprawdę dotyczą realnie, czyli wyciągnięcie drużyny z tego mini kryzysu i to jest dla mnie priorytet. W tej chwili nie mam prawa myśleć o niczym innym, jak w 100% się skupić na mojej podstawowej pracy, czyli pracy w Ceratenea Czarni Radom i zrobić wszystko, żeby zażegnać ten problem, jaki jest przed nami. I oczywiście kibicuję. Reprezentacja gra bardzo dobrze, ma bardzo dobrego trenera, kibicujemy im wszystkim, więc nie myślmy o zmianie, myślmy o tym, co nam może reprezentacja dać, bo ostatnio nam daje bardzo dużo. Stawiamy tu kropkę? Tak, myślę, że stawiamy kropkę. Panie trenerze, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym programie i spokojnej drogi, chyba pan już dojechał zresztą, chociaż nie wiem. Tak, już jestem pod domem, przyłączam się, bo słyszałem Marcina Komendę, że pani prowadząca ma imieniny bodajże, tak? Urodziny. Urodziny, imieniny. To przyłączam się do życzeń i Marcina wszystkiego najlepszego życzę i dziękuję za zaproszenie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiam, dziękuję. No kurczę, ja mam urodziny w wakacje, nigdy nikt mi nie składa życzeń, a zawsze osoby, które wiecie, w roku szkolnym miały urodziny, tak, to zawsze cukierki przynosiły, zawsze otrzymywały jakieś zwolnienia z odpytywania z lekcji, a ja to się prawda. Urodziłam w wakacje i nigdy nic z tego. No dobrze, ale przynajmniej możesz imprezkę taką w ogrodzie, w ciepełku zorganizować. Gdybym ja w tej Warszawie jeszcze ogród miała, to bym organizowała, ona już mi organizowała. Dobra, na balkonie teraz wiesz. Różne też nie mam. No dobra, to przejdźmy. Gdzie ty mieszkasz? Ale mam PS4. Co masz PS? Tak, gram w FIFA, jestem z tych dziewczyn. Ej, a zapłacili ci, żebyś tutaj reklamowała? A właśnie, dobrze, że przypomniałaś o książkach. Słuchajcie, te książki dziś są do wygrania w naszym konkursie, siatkarskim konkursie. Ja nie zdradzę jeszcze całego pytania, ale tylko powiem, że ono dotyczy Mistrzostw Europy i reprezentacji. I to pytanie podamy po rozmowie z Aleksandrem Śliwką. Tak. Do wygrania książka Andrzeja Anastazim o Rogerze Federerze i na koniec pokaż jeszcze co, no żeby wiedzieli wszyscy. Jeszcze raz, to strasznie walczą. Ciężkie. I Stadiony Świata. Dobrze. Drodzy Państwo, czas na MVP 15 kolejki. Rach, ciach. Nie pospieszyłam się? Nie, już możemy przejść. Tak, możemy przejść. Myślę, że chciałaś zapytać Olka i myślę, że on nie był MVP. A nie, ja dzisiaj nic w ogóle nie słyszę, więc ja nie mamy łączności tam z naszą reżyserką, więc to jest troszeczkę tak, wiesz, na freestyle robimy. Dobrze, jeśli chodzi o MVP 15 kolejki, PGS Krabeł Chatów, o tym wspomnieliśmy, delikatnie pokonała Aluron CMC Warte Zawiercie. 3-0, bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Bełchatowian. MVP Bartosz Filipiak, 40% w ataku,
ja bym się tutaj bardziej skłaniała w stronę Milada Ebadipura, też 14 punktów, ratio plus 7, 54% w ataku i duży powrót Milada Ebadipura po słabszej dyspozycji w dwóch ostatnich meczach, natomiast MVP dostał Bartosz Filipiak. Dobrze, a ja chciałam się ciebie zapytać, bo tutaj mamy MVP meczu Zaksy o Kamila Semeniuka, zaraz będziemy łączyły się z Olkiem Śliwką, a jeszcze będzie słowo o Łukaszu Kaczmarku. Czy ty byś się zgodziła z tym, jakbym powiedziała, że to było trio tego meczu? Semeniuk, Śliwka, Kaczmarek? No tak, jak zwykle generalnie tak bywa, że na skrzydłach to się rozgrywają największe szachy, bo atak jest tym największym siatkarskim aspektem, ale nagroda dla Kamila Semeniuka jak najbardziej zasłużona. 18 punktów, 63% w ataku, 27% w przyjęciu, więc tutaj słabiej, ale bądź co bądź zawodnik przypominał siebie z początku sezonu, kiedy tak się żeśmy nim chyba 3 czy 4 kolejki zachwycały co chwileczkę. Werwa Warszawa, Bartłomiej... paliwa. A dobra, to Warszawa, dawaj, leć. Andrzej Wrona. To człowiek wielu talentów, ale w bloku to wybitnie mu poszło. W meczu z Kuprum Lumin 6 punktowych bloków. Widziałam na Instagramie, chwalił się nagrodą. Zasłużona w pełni. No dobrze, jeszcze Bartłomiej Lipiński, czyli MVP meczu Treflag Gdańsk. Tak. Z Radem Czarnym i Radem, oczywiście, 53% tak. W ataku, 16 punktów, 46% w przyjęciu i 2 punkty blokiem, więc też całkiem przyzwoite spotkanie. Tak samo 5 punktów w asach serwisowych. A wiesz, dlaczego ja o tym trio w ogóle mówiłam? Bo zaraz to ja to wszystko powiążę, bo jeszcze Dobrze. Trzeba przyznać nagrodę MVP naszego odcinka, no to Olek Śliwka wiadomo, ale MVP... zawodnika pozaboiskowego też, jako Łukasza Kaczmarka. Wspominał trener Calat Czarnych Radom, że Jakub Bednaruk to jest taki dobry PR-owiec i tak dalej. I dobrze, że poinformował nas też o jednym wydarzeniu już pozameczowym i właśnie o Łukaszu Kaczmarku, który zachował się super, chciałam powiedzieć, wzorowo, no bardzo mi się to podobało, a mianowicie już mówimy, o co chodzi, może część twitterowiczów pewnie widziała, ale ja to tak, bardzo mi to jakoś tak przykuło moją uwagę, więc stwierdziłam, że warto o tym powiedzieć i takie zachowanie pochwalić. Kuba Bednaruk napisał, że Łukasz Kaczmarek wysyła koszulkę z autografem do dziewczyny podającej piłki w ramach przeprosin. No, Łukasz, tak. Ja chciałam powiedzieć Łukasz. No, super Łukasz. Nie, bardzo fajny gest. Tak. Tak myślę, że słowo się należy i dlatego kto to kto nie moje... był na meczu i nie dostał piłką, ten nie wie, co to za ból. Ja kiedyś dostałam od Mariusza Wlazłego. To musi być ból. Ja chciałam powiedzieć, że w szkole kiedyś na siatkówce dostałam i to mnie bolało. Wlazłego bolało bardziej. Ale wiesz, że ja na meczach siatkarskich siedzę tak i robię zawsze... Pamiętam, że Vital Heinen kiedyś się mnie pytał, mówi, ty oglądasz siatkówkę i zawsze taka przerażona. Ja mam ten jakiś taki strach, lęk, że wiesz, że właśnie ta piłka mnie uderzy, bo kiedyś oberwam. Ale nie od Mariusza Wlazłego, więc myślę, że masz o wiele większą traumę ode mnie. Od tego czasu moja jedna twarz z jednej strony jest trochę inna niż z drugiej. My tu gadu, ale Aleksander Śliwka jest już gotowy do rozmowy z nami. Dobry wieczór, Olku. Dobry wieczór. Słychać mnie dobrze, bo tutaj się podłączałem przed chwilą i nie wiem, czy jest wszystko w porządku. Ja powiem ci, znakomicie cię słychać. Znakomicie. I cieszę się, że się słyszymy. No dobrze, ja zaczynam. Sara, zaczynasz? A tak? Dobrze. Olku, przeczytałam, że powiedziałeś, nie liczymy zwycięstw, my za to wasze zwycięstwa liczymy, chociaż zastanawiam się, czy już trzeba, bo to jest takie kolejne zwycięstwo. Pewnie mnie po ostatnim meczu zaraz przystopujesz i powiesz, że nie było łatwo, ale ja tak patrząc na Zaksy, zastanawiam się, jak to się robi, jak to się dzieje, że wy nie macie tej wpadki rozluźnienia mimo wszystko. Chociaż w zeszłym roku, pamiętamy, MKS Będzin zaszedł wam za skórę 18 stycznia bodajże. No nie, to było w tym roku, przepraszam, w zeszłym sezonie. Też było blisko, no ale jednak nie, no bo wygrana 3-1, no to... Tak, dokładnie i myślę, że ten zeszłoroczny mecz w Będzinie też był dodatkową motywacją, aby się przełamać, aby zrewanżować się za tą porażkę, która była bolesna w tamtym roku. A po drugie, jeśli chodzi o liczenie zwycięstw, to skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu, bo liga przyspiesza, dochodzi Liga Mistrzów, dochodzą kolejne spotkania, teraz najbliższy tydzień, najbliższe 10 dni, od kiedy w piątek zagramy z PGS Krą Bełchatów, będą bardzo intensywne, zagramy też Ligę Mistrzów, zagramy z Jastrzębiem, także musimy być gotowi fizycznie. A trzecia rzecz to te powroty po COVID-zie, po chorobie. I to niekoniecznie te pierwsze mecze po chorobie, a właśnie ten drugi, trzeci mecz, jak widać po innych zespołach, bywa najtrudniejszy.
a nam udało się przełamać, wygrać ten drugi mecz po powrocie, także jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i mamy nadzieję, że utrzymamy dobrą pasę. Jeden z naszych widzów pyta bardzo bezpośrednio, ale nie dziwię się, bo plotek jest bardzo dużo w ostatnim czasie, a wokół was zaczyna narastać taka atmosfera, nie można was pokonać, to trzeba was rozkupić. Czy zostajesz w Zachsie Kędzierzyn-Koźle na przyszły sezon? Cóż, ja na tą chwilę oczywiście mam kontrakt w Zachsie do końca sezonu i rozumiem oczywiście pojawiające się plotki, dywagacje kibiców, ale my gramy w siatkówkę i jesteśmy zawodnikami Zachsy Kędzierzyn-Koźle i chcemy dla tego klubu w tym sezonie wygrać wszystko i wszystkie plotki, które są, mamy dopiero listopad, także myślę, że dużo spokoju trzeba zachować i czekać na to, co będzie później. No to dość niespotykane, że generalnie ten rynek transferowy rozpoczął się już teraz i jest bardzo dużo tych plotek w związku z różnymi klubami. Jak się właśnie to w ogóle nigdy nie kończy. Że... Jak wy jako zawodnicy też się zapatrujecie na to, że tak wcześnie zaczyna się o tym mówić, to wam przeszkadza? Bo wiem, że menadżerom na przykład przeszkadza, klubom tak samo, jak jest z zawodnikami. No bo jednak głupio jest chyba usłyszeć, nie mówię tutaj o twoim przykładzie, ale pewnie o innych zawodnikach, że klub szuka kogoś innego na miejsce aktualnie grającego gracza. Tutaj zależy to wszystko od tego, komu zależy na tym, aby tak wcześnie te plotki się rozchodziły. A tak jak mówię, mamy jeszcze listopad, a różne plotki się pojawiają, ale my jesteśmy od tego, żeby ciężko trenować, skupiać się na wynikach sportowych, a nie na tym, co mówią media, bo media mówią oczywiście różne rzeczy. Czasami nas chwalą, częściej nas krytykują, a my musimy po prostu gdzieś to puszczać, jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać i robić po prostu swoje na boisku i nie inaczej jest w przypadku takich plotek. To takie pytanie, no żebyśmy wrzucili na luz na chwilę, bo widzę, że trochę poza sportowe, a może jednak nie do końca. Pytanie, czy w wolnym czasie grasz w jakieś gry na komputerze czy konsoli, Olek? Tak, zdarza mi się pograć. Też czekam na nową wersję konsoli PlayStation. Nowe pady, ja rozumiem to wyczekiwanie. Tak, ale a w jakie gry grasz? Możesz nam zdradzić? Słyszałem tutaj o FIFA. Ja raczej pozostaję w temacie sportowym. Olek, kiedy FIFA, mecz? FIFA, NBA i tego typu rzeczy. Czyli strzelanki nie żadne. Strzelanki. Nie, niekoniecznie. Bardziej w temacie sportowym. Ale są inni, na przykład Grzesiek Bociek, to on najbardziej w te wszystkie strzelanki w wolnym czasie, więc są tacy, którzy wolą mniej sportowe gry. No tak, ale Olek pozostaje w tym sportowym klimacie i my też do sportowego wracamy. Posypało się tutaj tych pytań, Olek, do ciebie i teraz już nie wiem, które wybrać, czy zadać swoje po prostu. To może ja zadam. Albo Sara zada. Jeżeli jesteśmy już przy takim lżejszym podejściu do spraw sportowych, ja zawsze patrzyłam na ciebie jako na zawodnika wyjątkowo spokojnego, jeśli chodzi o rozmowę z innymi. No bo wiadomo, w czasie meczów to byłeś tym, który potrafił się sam na siebie zirytować. Piłka niejednokrotnie gdzieś tam w kwadracie dla rezerwowych dostała mocniej o ścianę, kiedy się denerwowałeś. Natomiast wiem, że ty masz swoją zabawną stronę i że tak naprawdę jesteś ukrytym mistrzem wkręty. Bo zadzwoniłeś kiedyś do studia radiowego, w którym wywiadu udzielał Bartek Kurek. Przedstawiłeś się jako Marian z Wrocławia i zapytałeś naszego MVP Mistrzostw Świata, czy jego opływowa fryzura pomogła mu w zdobyciu tytułu. Miałeś jeszcze jakieś wkręty? To była taka wyjątkowa sytuacja, bo też było to wcześniej wszystko ukartowane z radiem, z redakcją, która to wszystko przygotowywała i która przeprowadzała wywiad z Bartkiem. A właśnie pan, który ją przeprowadzał, poprosił mnie o pomoc właśnie we wkręceniu Bartka, w zrobieniu czegoś śmiesznego i było śmiesznie, aczkolwiek Bartek też wiem, że jakiejś zemsty szukał. Właśnie nie doszło do tego natomiast w końcu? Na szczęście jeszcze nie doszło, tak, ale cały czas będę czujny. Generalnie, jak wiadomo, w reprezentacji jest świetna atmosfera i wszyscy mają duży dystans do siebie i takimi żartami się nie przyjmują, a to nawet w drugą stronę nawet pomaga cementować tą dobrą atmosferę w ekipie. Dobrze, Olku, ja też kolejne pytanie tutaj od jednego z naszych widzów. Teraz przeskoczymy i wrócimy do siatkówki, na parkiet i do tego sezonu. Który mecz twoim zdaniem w tym sezonie był dla was najtrudniejszy? Który mecz był dla nas najtrudniejszy w tym sezonie?
Przypomina mi się mecz ze Skrą Bełchatów i z Jastrzębskim Węglem. Myślę, że te dwa mecze, szczególnie mecz z Jastrzębskim Węglem, były dla nas wymagające, były dla nas ciężkie, ale na przykład patrząc niedaleko wstecz, nawet mecz w Będzinie mieliśmy bardzo duże kłopoty. Przegrywaliśmy 1-0 i bodajże 9-4. W trzecim secie przegrywaliśmy 6-1 na samym początku. Na trudnym terenie w Będzinie, na hali, na której naprawdę, proszę mi uwierzyć, większość zawodników Plusligi grać nie lubi. Więc było ciężko, ale wyszliśmy z tych kłopotów i na razie z wszystkich tych nieprzyjemności, niedogodności, które pojawiają się podczas spotkań, wychodzimy cało. Mam nadzieję, że utrzymamy to do końca. To nadal był ten aspekt powrotu po koronawirusie i tak dalej, bo nie wiem, można było zobaczyć w grze na przykład Bena troszkę częstsze wrzucanie was na podwójny blok, środkowi nie zawsze trafiali też w boisko, były problemy odrobinę z przyjęciem. Z czego to się wzięło? Z tego, że potrzebujecie znowu wejść w swój rytm? I drugie pytanie z tym połączone, czy to jest taką prawdziwą jakością waszego zespołu, że mimo tego, że gracie nieimponująco przez dwa sety, gdzie przeciwnik zyskuje dużą przewagę nad wami mimo wszystko, potraficie przypieczętować to zwycięstwo i spokojnie utrzymać te trzy punkty? Dobrze, od początku. Z pewnością nie chcę też szukać wymówek, bo tak naprawdę w każdej drużynie już mieliśmy zarażenia COVID-em i każda drużyna zmaga się z tym problemem i wszyscy wracają po dłuższej przerwie siedzenia w domu i tak naprawdę nie wykonywania ćwiczeń, nie grania w siatkówkę. I dla każdego ten powrot, jak widać, jest ciężki, każdy ma swoje kłopoty. Także tym bardziej cieszymy się, że ten mecz udało się wygrać, nie będąc w najwyższej formie, a nie będąc jeszcze w pełni gotowym do tego, aby grać dobrą siatkówkę, tak jak graliśmy wcześniej, przed zakażeniami, przed zachorowaniami. A jeśli chodzi o drugą część pytania, to tak, myślę, że mamy na tyle dużo zgrania, wiary we własne umiejętności i jakości, że potrafimy gdzieś czasem przy gorszym przyjęciu w danym dniu, przy gorszej jakości zagrywki albo przy świetnej dyspozycji przeciwnika, bo Będzin zagrywał bardzo dobrze, Rafał Fary naszalał w ataku i tak naprawdę nie mogliśmy go zatrzymać. Potrafimy znaleźć inne elementy, w których mamy dużo właśnie jakości, w których możemy przeciwnika zdominować i tym samym wygrać spotkanie. Także to mnie bardzo cieszy, że tak naprawdę nie jesteśmy jednowymiarowi. Gdy nie siedzi nam zagrywka, to mecz przegrywamy, potrafimy szukać różnych rozwiązań. Widzę kątem oka, że na mnie patrzysz. Olku, a ja zadam też pytanie takie pomieszane, bo tutaj jeden z naszych widzów też o to pytał. Czy ty widzisz się w Rosji gdzieś, nie wiem, za jakiś czas? Transfer, kierunek, Rosja? Ciężko mi powiedzieć, bo nawet jakbym chciał, to jeszcze muszą chcieć kluby, które ktoś musi złożyć mi propozycję. Tak, ja tak dbamy sobie, nie? Tak, gdyby pojawiła się oferta. Wiesz, rynek transferowy otwarty, już o tym powiedzieliśmy, no to... No teraz sobie tutaj pogdybamy. Tylko ja właśnie chciałabym w tym zagranicznym kierunku pójść, a i nasi widzowie o te zagraniczne kierunki w twoim przypadku pytają. Cóż, jeśli to są tylko dywagacje, to ja niczego nie wykluczam. Liga Rosyjska jest jedną z tych, myślę, trzech najsilniejszych lig na świecie i z pewnością byłoby zaszczytem zagrać w tak mocnej lidze. A jakbyś miał stworzyć swoje top 3, ale także jedynka to jest ten kraj, w którym najbardziej byś chciał zagrać? Dwa, tak mniej, trzy, no w ostateczności, ale też chętnie. Wcześniej marzyłem i nadal marzę o grze we Włoszech, bo ta liga zawsze była, od kiedy oglądałem siatkówkę, była najmocniejsza, grały tam najmocniejsze zespoły, które wygrywały europejskie puchary. Potem tak samo jest z drużynami rosyjskimi, także to są te dwie ligi, myślę, najsilniejsze w tej chwili w Europie i na świecie i myślę, że te ligi są... Jeśli mówimy o celach sportowych, o marzeniach, to te dwie ligi wymieniłbym. Może rzeczywiście Liga Włoska na pierwszym miejscu, Liga Rosyjska na drugim. A propos tej kwestii, tutaj jeden z naszych widzów dobrze zauważa. To jest takie prawidło, że Zaksa od 5 lat trzyma się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o Polskę. Głównie wygrywacie ligi, nawet jeżeli nie są przyznawane medale, to jesteście tym zespołem, który jest wymieniany jako największa siła i największa stabilność, jeśli chodzi o Plus Ligę. Pytanie, jaka jest twoja diagnoza? Dlaczego za tym nie idzie sukces w Lidze Mistrzów? Brakuje czego?
doświadczenia wygrywania w takich miejscach, nie wiem, środków może też na to, czy ogrania z zespołami, które, tak jak mówisz, mierzą się na co dzień w lidze włoskiej, w lidze rosyjskiej, gdzie jednak te fundusze zazwyczaj są dużo większe niż w Polsce? Myślę, że wszystkiego może po trochu brakować, ale my też mamy swoje ambicje i w tym roku myślę, że wszystkie polskie zespoły będą walczyć o to, aby znaleźć się na przykład w półfinale, może powalczyć o coś więcej w Lidze Mistrzów i tak naprawdę wiemy, że siatkówka nie jest sportem takim, że tylko jeden element decyduje, czasami decyduje dyspozycja dnia, czasami decyduje szczęście, a czasami decyduje to, że przeciwnik któryś może nie leżeć. Wszyscy wiemy i to nie jest też tajemnicą, że w lidze włoskiej i rosyjskiej te topowe zespoły, te trzy najlepsze, cztery najlepsze zespoły to są potęgi o wielkich budżetach, które mogą ściągnąć tak naprawdę każdego zawodnika na świecie i to one rozdają karty, one ściągają te największe światowe gwiazdy, a te światowe gwiazdy też robią różnicę w tych najważniejszych spotkaniach, tak na przykład jak jest to na przykład Liga Mistrzów. Także myślę, że to jest taka delikatna przewaga na korzyść tych topowych drużyn rosyjskich, włoskich, ale myślę, że my nie jesteśmy wcale daleko w tyle, a nawet jesteśmy w stanie rywalizować z nimi jak równy z równym, a na pewno mamy równie wysokie ambicje jako polskie zespoły grające w europejskich pucharach. No cóż, będziemy obserwowali, nie? Zatem. Tak, ja mam nadzieję, że będę mogła obserwować na własne oczy już w przyszłym tygodniu. No dobrze, Olku, bardzo Ci dziękujemy, że byłeś gościem naszego programu. Jeszcze jakąś kolację będziesz robił, bo tak próbowałam się dopatrzeć. No w kuchni jesteś, nie? W kuchni jesteś? Tak, jestem w kuchni właśnie między krojeniem a gotowaniem. Dobrze, to smacznego Ci. Wracam do obowiązku. Wiesz, nie jesteś najbardziej ekstrawagancki, bo trener Prygiel to z nami rozmawiał z auta prowadząc, więc... No ale dobrze, najważniejsze, że udało nam się ze wszystkimi gośćmi połączyć. Raz jeszcze bardzo Ci dziękujemy. Smacznego i spokojnego wieczoru życzymy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, także wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Mamy coś jeszcze na koniec? Mamy, wytrzymaliście. Jeżeli wytrzymaliście, to tak, to jest ten moment. Nie, no tak, bardzo Wam dziękujemy, bo dzisiaj ta aktywność była taka... Duża. Super turbo, tak, bardzo dziękujemy. No dobrze, to nadszedł ten moment. Ja przytrzymam, a ty mów, jakie pytanie. Dobrze, drodzy Państwo, pytanie pierwsze brzmi następująco. Jaki medal Polacy zdobyli na ostatnich Mistrzostwach Europy? Tak. Odpowiedzi przysyłajcie o tutaj właśnie na ten adres konkursy@tvp.pl, ale jest też drugie pytanie, ale żeby je poznać, musicie wejść na stronę tvpsport.pl. Tam są wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, przysyłajcie odpowiedzi, no i trzymamy za Was kciuki, życzymy powodzenia. Będzie, jak znalazł, prezent pod choinkę. Tak, pod choinkę na Mikołajki dla każdego fana sportu, jak czy to tenisa, woli. Siatkówki, czy piłki nożnej. Tak, każdy znajdzie coś do koloru dla siebie. Bardzo Wam dziękujemy i życzymy spokojnej nocy. Tak, pozdrawiamy wszystkie osoby, które pracują przy naszym programie. Oswalda, Michała, wszystkich social menów. Dziękujemy bardzo. Bardzo Wam dziękujemy. Wiesz, co się zawsze mówi, bez Was by tego nie było. Dokładnie. I taka jest prawda. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Nieważne, czy lubisz piłkę, skoki, boks, czy lekką atletykę. Oglądaj transmisje w aplikacji mobilnej TVP Sport na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Wygodnie w nowoczesnej formie w wersji jasnej lub ciemnej. Oglądaj, czytaj, personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google App Store i App Gallery.